Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się bardzo, że widzę tutaj tylu młodych, że widzę i wychowawców z naszych rodzin franciszkańskich. I jest to taka piękna idea, która już od kilku lat, a może nawet od kilkunastu, jest kultywowana, że spotykamy się dwa razy w roku. Na wiosnę, tak bardziej na wesoło, rekreacyjnie i teraz jesienią bardziej poważnie i naukowo. I w tym roku podczas tego sympozjum pragniemy nieco pochylić się i przyjrzeć się sprawom misji, misji Kościoła i misyjności naszego zakonu. Wydaje się to ważne, szczególnie w obecnym momencie, kiedy pewne rzeczy trochę nam się rozmywają. Kiedy przysłuchujemy się tego, co dzieje się i w teologii, i w nauczaniu. Dlatego myślę, że to sympozjum jest takim dobrym znakiem, aby pewne rzeczy sobie poukładać, usystematyzować, zrozumieć może jeszcze głębiej. Od samego początku, drodzy bracia i siostry, Kościół był misyjny. Samo przyjście Chrystusa, wejście w ludzką historię jest misją. Pan Jezus został posłany przez Ojca i Duch Święty został posłany przez Ojca. Więc Chrystus spełniał misję swojego Ojca, aby zbawić ludzkość. I kiedy dokonał swojej misji tutaj na ziemi, kiedy umarł na krzyżu, zmartwychwstał, przed niebowstąpieniem wysłał swoich uczniów. Mówił, teraz wy przejmijcie tą misję i rozgłaszajcie Królestwo Boże po całym świecie, aż po krańce świata. I od początku Kościoła nie podlegało to żadnej dyskusji. Każdy wiedział, że musi iść i musi głosić, musi dzielić się tym skarbem, tą dobrą wiadomością, że Bóg zbawił człowieka. U świętego Marka czytamy słowa Pana Jezusa, który mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Myślę, że pamiętacie te czasy, kiedy misjonarze trochę z takim pośpiechem, z takim poczuciem ratowania ludzkości szli do pogan. Chrzcili, można powiedzieć, setkami i tysiącami, szli na tereny pogańskie, misyjne, żeby zbawić tych ludzi od potępienia. Oczywiście wprowadziło to, czy dało taką furtkę do wykorzystania chociażby dla wojen krzyżowych tutaj w Europie. Dobrze pamiętamy naszych przyjaciół, w cudzysłowie krzyżaków, którzy chrzcili ogniem i mieczem, aby zbawiać pogan, aby ratować ich przed piekłem. Aczkolwiek ta gorliwość misyjna, ta gorliwość rozgłaszania dobrej nowiny była bardzo głęboko w Kościele odczuwana i ludzie poświęcający się Bogu szli w świat, aby głosić dobrą nowinę. W połowie XX wieku pojawiła się myśl, że Bóg prowadzi człowieka do zbawienia różnymi drogami. Karl Rahner ukuł nawet takie pojęcie o anonimowych chrześcijanach. A Sobór Watykański II podjął tą refleksję i przytoczę cytat z Lumen Gentium. Sobór Watykański mówi tak, że ci, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga, i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. Ale dalej Sobór mówi tak. Sobór Święty opierając się na Piśmie Świętym i tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On, co staje się dla nas obecny w ciele swoim, którym jest Kościół, on to właśnie podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu,
potwierdził jednocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest, jak przez bramę. Nie mogliby więc zostać zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby przystąpić do Niego, bądź też w Nim wytrwać. Tak jest napisane w Lumen Gentium numer 14. Zatem, kochani bracia, ten zapis daje nam, misjonarzom, pewien spokój. Nie musimy już biec, aby chrzcić, aby ratować przed potępieniem wszystkich pogan. Ale nie oznacza to również, że każdy może się zbawić i nie musimy głosić Chrystusa, bo przecież każdy może pójść do nieba, niezależnie czy jest chrześcijaninem, czy jest buddystą, czy jest animistą. Zatem po co misjonować? Ten punkt 14 Lumen Gentium nie jest grożeniem światu przez Kościół, że bez nas się nie zbawicie, ale jest raczej taką zachętą dla Kościoła. Bo pełnia objawienia jest właśnie w Kościele, bo sam Bóg zstąpił na ziemi w postaci Chrystusa i powiedział, kim Bóg jest, jaki ten Bóg jest. I tą Ewangelię my jako Kościół, my jako wierzący, w sposób szczególny my jako osoby konsekrowane musimy głosić. I wydaje się, że taka gorliwość misyjna jest takim miernikiem żywotności Kościoła i o tym mówią papieże. Papież Franciszek mówi, żeby wstać z kanapy i wyjść. Jan Paweł II, nasz święty papież, mówił, żeby wyjść z zakrystii do ludzi. Nie możemy tylko czekać, ubrać ładne habity, ale musimy wyjść z naszej wygody, z naszego ciepłego klasztoru i pójść do drugiego człowieka. Ja nie wiem, ale niekiedy wydaje mi się, że gdzieś tracimy tą misyjną gorliwość. A to by oznaczało, że w jakiś sposób tracimy tak naprawdę wiarę w Jezusa Chrystusa. Skoro my mamy ten skarb wiary, musimy się nim dzielić. I oczywiście ja wiem, że jest mniej powołań w naszych prowincjach, że jest mniej braci kleryków w naszych seminariach, ale byłoby źle, gdyby to spowodowało strach w naszym sercu. Musimy cały czas patrzeć do przodu i mieć i rozpalać w sobie misyjną gorliwość. Dawam taki przykład, zresztą dzisiaj obchodzimy wszystkich świętych zakonu serafickiego i myślę, że wielka część tych świętych to misjonarze i męczennicy. Takie świadectwo jednego biskupa z Australii, z którym rozmawiałem 2 lata temu, on, nasz współbrat franciszkanin, był biskupem przez wiele lat w Papui Nowej Gwinei i on opowiadał mi historię, że tam są cmentarze pełne braci, franciszkanów, młodych ludzi, którzy przyjeżdżali na Papuę i żyli tam 2-3 lata i umierali na malarię, bo tak trudny był tam klimat. Nie było jeszcze lekarstw antymalarycznych takich jak dzisiaj. Ale cały czas szli nowi, choć wiedzieli, że pożyją 2, 3, 4 lata i prawdopodobnie umrą, ale mieli ten zapał i szli. To świadczyło o ich głębokiej wierze i miłości do Chrystusa. Zatem pytanie o misyjność Kościoła, misyjność naszego zakonu, misyjność naszych prowincji, to nie jest tylko pytanie, ilu nawrócimy czy ochrzcimy, ale pytanie o to, jaką my mamy wiarę w Chrystusa w naszym własnym sercu. Pytanie o to, dlaczego wstąpiłem do zakonu. Kochani bracia i siostry, pragnę się dzisiaj modlić razem z wami o umocnienie naszej wiary. Pragnę się modlić dzisiaj z wami o odwagę dla każdego z nas, żebyśmy byli gotowi odpowiadać na Chrystusowe wezwanie, które gdzieś w naszym sercu szepcze, w naszym sumieniu się odzywa, ale też za przełożonych, aby nie bali się, nie wpadali w marazm,
nie mówili zamykamy, ale raczej, żeby byli otwarci, z odwagą wysyłali chętnych braci na misję. Niech ta modlitwa przenika nasze dzisiejsze skupienie, niech nam pomaga w słuchaniu dzisiejszych referatów, niech otwiera nasze horyzonty, nasze serca, nasze umysły na potrzeby dzisiejszego Kościoła i dzisiejszego świata. Amen.